Za nami 33. kolejka bez Leśnicy 4. Ligi Opolskiej. Kolejka niezmiernie ciekawa. Wydawało się, że po wczorajszej serii spotkań poznamy mistrza bez Leśnicy 4. Ligi Opolskiej, a zarazem zespół, który awansuje do Ligi 3. Jednak wyniki były bardzo zaskakujące. Poznaliśmy też drugiego Spadkowicza, kolejny zespół, który się utrzymał, ale po kolei rozpocznę od wyników z tej serii spotkań. SBB Energi Kup Tor Dobrzeń Wielki 2 do 2, Pogoń Prudnik LZS Starowice Dolne 0-2, OKS Olesno Poraby Większyce 2 do 3, LZS Piotrówka Agrobląg Głuszyna 1 do 5, Swornica Czarnowąsy KS Krapkowice 6 do 4, Start Namysłów MKS Gogolin 0 do 1, Polonia Głubczyce Skalnik Gracze 1 do 1, Mała Pana Wozimek Polonia Nysa 0-1, Chemik Kędzierzyn Koźle KS Krasiejów 1 do 1. Mówiłem przed chwilą, że kilka wyników było zaskakujących. Miałem tutaj głównie na myśli rezultat z Głubczyc. Tam Polonia, już przygotowana do wielkiej fety, do wielkiego uczczenia powrotu do trzeciej ligi, a tu lekki klops, tylko remis ze Skalnikiem Gracze i ta dekoracja, ta cała feta została odłożona do soboty. W sobotę zespół z Głubczyc podejmie swoją imienniczkę Polonię Nysa. Tak czy inaczej, też Swornica zaskoczyła, ponieważ no gdzieś te ostatnie mecze nie wyglądały najlepiej, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki, tylko jeden punkt, dwie porażki, a tutaj wielka strzelanina, sześć bramek, cztery stracone, ale sześć zdobytych. Tak więc ten mecz na pewno był fantastyczny i emocjonujący. Na pewno Czarnowąsy przedłużyły swoją szansę. Następnej serii spotkań, tak jak już wspomniałem, Głubczyce podejmą u siebie Polonię Nysę, natomiast Swornica Czarnowąsy czeka wyjazd do Gogolina i zapewne nie będzie to łatwy pojedynek. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie karty w swoich rękach ma Polonia Głubczyce. Oni, aby awansować, muszą wygrać albo liczyć na potknięcie Swornicy. W tej chwili mają na swoim koncie 76 punktów, Swornica ma tych punktów 75 i każde rozstrzygnięcie tak naprawdę jest możliwe. Jeśli chodzi o dolne rejony tabeli, KS Krasiejów zremisował z Chemikiem Kędzierzyn Koźle 1 do 1 i tym samym zapewnił sobie utrzymanie na następny sezon. Natomiast też wspomniałem na początku, że poznaliśmy kolejnego Spadkowicza i jest to LZS Piotrówka. Zespół z Piotrówki na przestrzeni tej rundy ewidentnie zasługiwał na spadek w tym sezonie. Stracił, uwaga, aż 107 bramek, więc jest to bilans na pewno niechlubny, no i taki troszeczkę niespodziewany, ponieważ no nawet Pogoń Prudnik, która już spadła kilka kolejek temu, nie ma aż tak wielu straconych bramek jak LZS Piotrówka. Natomiast kluczowe spotkanie czeka nas w 34. serii spotkań, w sobotę, ponieważ Chemik Kędzierzyn Koźle mierzyć się będzie z Torem Dobrzeń Wielki i to na pewno będzie mecz o utrzymanie, a zarazem o pozostanie dla jednej z tych drużyn w czwartej lidze opolskiej. Tak więc jest naprawdę bardzo emocjonująco i ta 34. seria gier no, przyciągnie na stadiony
Bardzo wielu widzów przynajmniej tak przewiduje, bo nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. A w tej serii spotkań, w środowej serii spotkań, zawitałem do Zimka. Tam Małopanew mierzyła się z Polonią Nysa. Dość nieoczekiwany wynik, ponieważ niemal wszyscy kibice czwartej ligi stawiali na Małopanew. Fakt faktem, że to zespół z Ozimka prowadził grę, przeważał, miał dużo więcej podbramkowych sytuacji, miał i poprzeczkę. I gdzieś była kontrowersja, zawodnik z Ozimka padły ścięty w polu karnym. W mojej opinii chyba nie było karnego, ale jednak ta kontrowersja była. Później też w drugiej połowie Polonia zdobyła bramkę. Paweł Lepak w 56 minucie strzelił bramkę na 1 do 0. Później gdzieś też miał szansę na gola numer 2, jednak pani sędzina tej bramki nie uznała, pokazując, że napastnik Polonii Nysa faulował. W mojej opinii tego faulu nie było, tak więc tutaj też pani sędzina powołała się na opinię arbitra liniowego. Tak czy inaczej, Polonia na pewno sprawiła dużą niespodziankę, a tym samym zepchnęła Małą Panwę na miejsce 4. Wiemy, że Porawie wygrało swój mecz w Oleśnie, to oni na kolejkę przed końcem zajmują miejsce na podium. Wszystkie spotkania 34. kolejki Bezwleśnicy 4. Ligi Opolskiej odbędą się w sobotę 17 czerwca. Początek tych meczów o godzinie 17, tak więc już przed godziną 19 poznamy wszystkich spadkowiczów, poznamy mistrza Bezwleśnicy 4. Ligi Opolskiej w sezonie 2016-2017, a ja już zapewniam, że będę w tej kolejce na stadionie w Głubczycach. I jeżeli się ziści ten plan, że Polonia wywalczy sobie awans, obiecuję, że przypytam naprawdę wielu zawodników, tak więc dam Państwu pełną relację z Głubczyc, a tymczasem oczekujmy, czekajmy na to, co się stanie w sobotę, bo emocji będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo.